Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl Witamy Was w 38 odcinku Hoternot. Już ten weekend jest ta legendarna ostatnia niedziela. W ten weekend się rozstajemy, jednak mimo to postaramy się znaleźć jakieś ciekawe różnice na tą rundę, a wraz ze mną będą to robić Jakub Szulc. Witam Was serdecznie oraz Emilian Cichoń. Dzień dobry. A ja oczywiście nazywam się Łukasz Maciejewski. No i tak jak w środku tygodnia mamy wrażenie, że ten odcinek nie będzie zbyt długi. Raczej nie ma co wymyślać kwadratowych jaj. I postaramy się po prostu wskazać najlepsze różnice na ostatnią rundę. Padnie też na pewno nazwisko Sergio Aguero, którego tutaj namaszczaliśmy od kilku dobrych odcinków na tą ostatnią kolejkę. Ale zanim to, jeszcze rzucimy okiem na poprzednią rundę. I jak tobie poszło, Kuba? Jak tobie poszło, Emilian? Mi poszło więcej niż źle. Do czasu złapania czystego konta, trenta Aleksandra Arnolda i Lingarda, cały mój skład zblankował. Do tego wymieniłem Emiliano Martineza na Eliana Messi i oczywiście zapamięta końcowo-sezonowa rotacja w Jako, że już w tym sezonie poddałem się z czymkolwiek, stwierdziłem, że dam sobie opaskę na kogoś, kogo lubię, a lubią szatana Maxime i powiem wam, że to był naprawdę dobry typ, ponieważ chciałem zamiast niego dać ewentualnie Greenwooda lub Salaha i da dał praktycznie tyle samo co oni, a tutaj było lepsze posiadanie. No i najbardziej boli mi ławka, bo on się dostał na jej 25 punktów i tak się zastanawiałem, ciekawe kto na ławce mi zapunktuje, naprawdę w tej kolejce by się przydał bench boost i no i wyszło jak wyszło. Zastanawia mnie ten argument z posiadaniem, co to zmienia w przypadku, gdy dał blanka? Wiesz, dodatkowe 3 punkty od kogoś, kogo nie ma nikt. <laughs> no jest to dość pokrętna logika, zbytnio jej nie rozumiem, ale Kuba jak tobie poszło? No poszło mocno średnio, jestem bardzo blisko średniej kolejki, tutaj spisała się tak naprawdę tylko obrona, bo punkty za czyste konto dali Trent, dał Godfrey i dał Dallas, punkty z przodu dał niestety tylko Lingard, no niestety opaska z Salahem nie trafiona, bo wprawdzie Liverpool zaprezentował się świetnie i najprawdopodobniej to miejsce w Lidze Mistrzów wywalczy, no ale Egipcjanie nie miał udziału w tym, Najbardziej boli oczywiście ten blank Ilana Melie. no tutaj parafrazując klasyka, Casillas bez S nie dopadł, no i tych punktów od bramkarza zabrakło, bo mam 39 oczek, a średnie kolejki to były 42 punkty. No to aż przypomina się kolejny klasyk, gramy bez bramkarza, no ale ja też mogę tak powiedzieć, ponieważ mimo tego, że Sanchez zagrał, no to zdobył 0 punktów, a Forcer nie zagrał, czyli ja też tak naprawdę grałem w dziesiątkę. Niestety, opaskę również powierzyłem Salachowi, który dał 3 oczka, czyli z kapitana 6. A takim cichym bohaterem był na pewno po raz kolejny Mati Pereira, który znowu zdobył gola, ale być może okupił to kontuzją. A wielkim bohaterem był Edison Cavani. Ten gol był dość kontrowersyjny, ponieważ prawdopodobnie to znaczy, ostatecznie tą asystę przypisali Bruno Fernandeszowi, więc teoretycznie jednak ten gol został prawidłowo uznany. No jednak, były sporo kontro kontrowersji, czy jednak Urugwajczyk nie był naspalonym Ostatecznie dał jednak 9 punktów i to dało mi spory awans. Zgarnąłem aż 57 oczek i w tym momencie brakuje mi tylko 6 punktów do topstoka, do tego mojego celu związanego ze zbiórką, ze zrzutką. Także myślę, że jeśli się nic nie wysypie, to ten plan się uda. No z tym Kawanim i Bruno Fernandeszem to tutaj gratulacje oczywiście punktów ale o prawidłowości bramki to chyba raczej bym nie dyskutował bo patrząc na te powtórki które latały na Twitterze to raczej myślę, że ta asysta Bruno Fernandesza była raczej takim alibi bo no widać było wyraźnie że Portugalczyk piłki nie dotknął no ale najważniejsze jest to co zapisali na swoich kontach posiadaczy Ur Urugwajczyka i Portugalczyka no właśnie, detektywi na Twitterze wynaleźli, że był tam jakiś kontakt z Korkiem. No, śmieszne było to przede wszystkim, że na początku tę asystę wierzę i w ogóle całe Premier League dopisało Davido Dawidowi De No i dopiero później zmieniono na Bruno, więc być może to była taka refleksja, żeby pokryć ten błąd Ale na początku tego odcinka wspominałem, że będziemy starali się przemycić Aguero No i zresztą robiliśmy to od kilku dobrych odcinków I jak ma aktualnie się sytuacja z Argentyńczykiem? On będzie grał czy nie? No jedno jest pewne, jeżeli Aguero będzie zdrowy, a trenuje przez ostatnie dwa dni to zagra, bo Pep Guardiola to właśnie zapowiedział na konferencji, że zagra tyle na ile będzie mógł i na ile zdrowie mu pozwoli, więc no pożegnania możemy się spodziewać problem w tym, że jest to ryzyko, jeżeli chcielibyśmy udać pożegnany opaskę, bo zawsze może wejść z ławki, żeby się pożegnać z kibicami, więc nadal ryzyko jest a co do wyjściowej w o ile dobrze pamiętam, patrzyłem jakieś kilka dni temu Porównanie jak Pepu rotował Barceloną przed finałem Ligi Mistrzów i on to rotował partiami, najpierw grała połowa składu, potem druga połowa składu. I tak widzieliśmy to w dwóch ostatnich kolejkach, bo najpierw zagrała jedna połówka składu i chociaż Riyad Mahrez i Phil usiedli na ławce. W meczu z Brighton właśnie była ta pora drugiej połówki, więc wydaje mi się, że znów zagra ta pierwsza połówka, przynajmniej większość z tego meczu z 36. kolejki. Zwłaszcza, że pomiędzy meczem z Brighton a 38. kolejką są raptem 3 albo 4 dni wolnego, więc chyba za krótka przerwa, żeby ryzykować, zwłaszcza to, że mamy potem jeszcze tydzień wolnego, a City ma już mistrzostwo w kieszeni. Znając Pepa Guardiola raczej nie będzie nadwyrężał mieści swoich zawodników, by grać dwa razy w ciągu trzech dni. No szczególnie, że jestem w mistrzów, dlatego możemy spodziewać się jedenastki z Ferranów, Torresów i tak dalej. A Mares i Foden usiądą. A co do Aguero? To myślę, że na żadną opaskę bym się nie rzucał No bo nie ma na to żadnych wskazań i w ogóle Bo on w tym sezonie zdobył przecież tylko dwie bramki No to nagle nie zrobił żadnego mandes w ostatniej kolejce No chociaż na pewno byłaby to ciekawa historia Jednak z, y, musimy mieć z tyłu głowy na pewno to, że może wejść z ławki No i wtedy nawet może skończyć się z niczym tak naprawdę Także z opaską na pewno bym nie ryzykował Jednak Argentyńczyk na pewno jest ciekawą różnicą I takie też będziemy chcieli nam, wam wskazać w ostatniej części tego odcinka, w ostatniej części tego sezonu, jeśli chodzi o Hotornot, Pokażemy wam najciekawsze różnice na tą ostatnią rundę i zaczniemy klasycznie od obrony. Dokładnie tak, na pierwszy ogień pójdzie Liverpool, który zagra z Crystal Palace u siebie i będzie walczył o Ligę Mistrzów. No, dzięki tej wygranej 3-0 z Burnley, The Reds mają już taką przewagę w bilansie bramkowym nad Leicester, że po prostu powinna wystarczyć wygrana. I podstawą tutaj raczej będzie to, by zawodnicy Klopa bramki nie stracili, więc oczywiście liczymy na czyste konto i liczymy także na zwroty z przodu, bo stawiam na Diego Robertsona. Trend Alexander Arnold ma na tyle duże posiadanie, że jeśli szukacie różnicy i chcecie nadrobić punkty, no to Szkod będzie na pewno lepszą opcją przez małe posiadanie, bo ma e, może to nie jest aż tak bardzo niskie. Posiadanie, ale jest to 15,60%, z czego musimy pamiętać, że bardzo dużo z tych właścicieli to będą zombie konta. Więc w mini ligach, wśród grających graczy na pewno możemy dużo nadrobić. Robertson przeciwko Berni zanotował dwie asysty, i tutaj liczymy na to, że tą tendencję zwyżkową podtrzyma, zaprezentował się naprawdę świetnie, był aktywny z przodu. I jeśli ten dyspozycję utrzyma w weekend, no to powinniśmy liczyć na czyste konto i asystę. A może nawet dwie znowu. No to skoro był jeden lewy obrońca, no to ja proponuję drugiego. I będzie to Aaron Cresswell, który w ostatnich czterech meczach wykreował aż 13 okazji. A w tym ostatnim spotkaniu z West Bromem miał asystę i uderzył też w poprzeczkę. No i on wykonuje stałe fragmenty gry i na pewno jest groźny. Dodatkowo Southampton zagra bez Shea Adamsa. Więc ta szansa na czyste konto się zwiększa. A takim kluczowym atutem wydaje mi się to, że... West Ham wraca na swój stadion i to z kibicami. I to może dać im takiego kopa, szczególnie po tym udanym sezonie. Kibice będą chcieli im podziękować, a zawodnicy będą chcieli się im odwieńczyć dobrą grą. I tutaj nie mówię tylko o Kreswelu, ale też Lingard czy Antonio mogą dać niezłe punkty. No jednak, jeśli chodzi o obrońców, no to ten Kreswell przemawia naprawdę dobrze, bo ma stałe fragmenty gry, dobrze je bije i może dać ciekawe punkty. Otrzymam ten trend wybierania bocznego obrońców na tą ostatnią kolejkę. Skoro wybieramy na jeden mecz, to warto obstawić kogoś, który gra, kogoś, kto gra przeciwko Sheffield United, a w tej kolejce właśnie zmierzą się z szablami druża Burnley. W ostatnich dwóch meczach co prawda stracili 7 bramek, ale wtedy mieli problem z obsadą bramki, ponieważ Nick kontuzję, miał kontuzję. Teraz ma szansę już na powrót, a jeżeli nie, to na pewno Will Norris dał większe bezpieczeństwo w tyłach niż Bailey, Pico, Dlatego obstawiałbym na tą ostatnią kolejkę. Metiu to za jedyne 4,4 miliona, więc jeżeli ktoś ma problem z budżetem na tą ostatnią kolejkę, to, to może być jego zbawienie. W ostatnich pięciu meczach miał 5 strzałów, a 6 kluczowych ponad, więc jakiś potencjał ofensywny jest. Na dodatek w ostatnich pięciu meczach jedyne CS, jakie Bernie opał to były właśnie wyjazdy, a mecz odbędzie się na bramę Lane w No i oczywiście samych rywal nie powala ofensywnie, więc. Jeżeli Daniel Gibson nie znowu nie zaskoczy nas z kolejną bramką, to nie ma się za bardzo czego obawiać i tutaj raczej CS jest bliżej niż dalej. Teraz przejdziemy do pomocników i ja zostanę przy temacie Liverpoolu, bo chciałbym polecić Sadio Mane. Senegalczyk w ostatnich czterech kolejkach zanotował zwyżkę formy, bo przełożyło, te cztery mecze przełożyły się na zaledwie jeden blank. Mane zanotował dwie asysty i strzelił bramkę. I przede wszystkim jest bardzo aktywny, Polu karnym przeciwnika, to jego dribblingi są na znacznie większej skuteczności, i to przekłada się na wykreowane szanse, na próby. I biorąc pod uwagę to, że Salah ma naprawdę bardzo duże posiadanie, a w ostatniej kolejce przeciwko Berni zawiódł, to jeśli chcemy gonić i liczymy na to, że Derec postarają się wyśrubować jak najlepiej ten bilans bramkowy, wobec tego, że w przypadku zwycięstw obu zespołów z Leicester yy, decydować właśnie będzie różnica bramek. No, to możemy podejrzewać, że Senegalczyk znów zapunktuje, może jakaś dwucyfrówka, no i w tym wypadku można nawet pokusić się o opaskę kapitańską, jeśli ktoś lubi ryzykować. A propos kupna Mane Kubie, na pewno nie chodziło o to, by sprzedawać Mosalacha, ale na przykład, moim zdaniem, dobrą opcją jest sprzedanie Bruno Fernandesza i kupienie Senegalczyka, no bo Portugalczyk prawdopodobnie, prawdopodobnie być może nie zagra w tym ostatnim meczu z Wolves, ponieważ już trzy dni później. Manchester United zagra finał w Gdańsku, Ligi Europy No i ta sprawa tyczy się nie tylko Bruno Fernandesza, ale też całej podstawy United, typu Greenwood, Cavani Oni również mogą mnie zagrać, dlatego uważajcie No i warto mieć po prostu mocną ławkę rezerwowych na tą ostatnią kolejkę Jednak moim typem, jeśli chodzi o pomoc, jest Ferran Torres, czyli trochę niższe półka niż Mane ale on w ostatnich czterech startach, no nie licząc tego meczu z Brighton, ponieważ tam Cancelo dostał wcześniej czerwoną kartkę No i przez to Hiszpan szedł wcześniej z boiska, bodajże w 10 czy w 11 minucie No to nie licząc tego spotkania z Brighton, to Torres w ostatnich czterech startach oddał 12 strzałów Wykreował 9 okazji i zdobył aż 28 punktów 38 punktów, tutaj mam jakiś, pro, jakiś błąd w, w zapiskach no, jak on zdobył 20 punktów w jednym meczu to raczej nie było to 28, bo też zdobył dwie bramki w innych spotkaniach no, dlatego moim zdaniem Ferran Torres jest całkiem ciekawą opcją i wydaje mi się, że pewną z składu ponieważ on chyba należy do tej drużyny BMW czy stereo City chyba, że coś się zmieniło więc myślę, że kupno pana na jedną kolejkę może nam się ciekaw, ciekawie zwrócić tym bardziej, że on zagra na własnym stadionie, a ja raczej będę celował w takich graczy, którzy będą grali u siebie. Wyznaję taką zasadę, że na koniec sezonu warto nawet do końca do ostatniej kolejki brać kogoś, kto o coś walczy, ponieważ jest mniejsza szansa na to, że już będziemy myślami przy wakacjach i chociażby przy wakacjach może już być Brighton, a Arsenal będąc na fali wznoszący ponieważ wygrali ostatnie 4 mecze i mając okazję wyprzedzić Tottenham i zabrać im ligę konferencji to tym bardziej mam dodatkową motywację na pewno będą grać na 200% w meczu właśnie z Brighton dlatego no chyba warto mieć kogoś z drużyny z Arsenalu zwłaszcza że no w tej ostatniej kolejce raczej nie będzie oszczędzane leżej piłkarzy więc taki Aubameyang czy Pepe to będą pewniaki do składu zwłaszcza że Pepe chociażby w ostatniej kolejce zanotował niezłe punkty Zwłaszcza, że to jest bardzo duża różnica, bo raczej ludzie nie inwestowali w piłkarzy arsenal, nawet pomimo dobrego kalendarzu. Dlatego wydaje mi się, że chociażby Pierre-Emerick który który jest na 100% zagra pewnie 90 minut, na dodatek zagra prawdopodobnie w out of position, ponieważ Lacazette ostatnio stracił skład i dużo wskazuje na to, że i z Brighton usiądzie, więc Alba zagra na 9, to może być bardzo fajna różnica właśnie na tą ostatnią kolejkę. Chociażby, jeżeli chcecie sprzedać Bruno Fernandesza. No Czyli Mojanga możemy wpisać jako kolejnego na listę, jeśli chodzi o zamiennik dla Bruno Fernandesza. No a Pepe, tak jak powiedziałeś, on w poprzedniej kolejce zdobył 15 punktów, strzelił dwie bramki i jest na mojej krótkiej shortliście. Krótkiej shortliście, jak to brzmi, ale jest na mojej liście, by zastąpić Riada Mareza na tą ostatnią kolejkę. No bo ja nie liczę, że on wyjdzie drugi mecz w podstawowym składzie. A co do Brighton, no to oni pokazali już, że niekoniecznie są na wakacjach. Ten match City jest chyba idealnym przykładem. No dlatego nie wiem, czy jakoś mocno bym szedł w ten, w ten Arsenal, jeśli chodzi o ten argument, że Brighton jest na wakacjach, no bo moim zdaniem to jeszcze nie są. Jednak mimo wszystko i tak, na pewno bliżej wakacji są niż Arsenal, więc wydaje mi się, że ten albo jak naprawdę może jakieś punkty dać. No Arsenal na pewno nie będzie odpoczywał, no bo nie ma, nie ma przed czym, oni nie zagrają w finale Ligi Europy, więc no jest to jakiś punkt zaczepienia. Teraz przejdziemy do napastników. I ja chciałbym polecić naszego playmakera, bo liczę na ostatni taniec z Chrisem Woodem. Wprawdzie napastnik Berlin zanotował dwa blanki w ostatnich kolejkach, no ale wcześniej miał tą cudowną serię trzech spotkań, gdzie najpierw strzelił hat i zanotował asystę, a potem strzelał po bramce w dwóch kolejnych meczach. A teraz przecież garncarze zagrają z Sheffield, które jest. No, najgorszym drużyną ligi zdecydowanie i zawsze staramy się celować właśnie w defensywę szabli i jeśli wierzycie, że Wood jest w stanie nawiązać do tej formy no to na pewno jest to dobra opcja w ostatnich czterech spotkaniach, czyli bez tego hat-tricka Wood y próbował 10 razy oddał 10 strzałów 4 z tych strzałów y było celnych, no i aż 7 z tych prób było spora karnego on głównie y strzela z obrębu szesnastki no i zazwyczaj przekłada się to na szanse wysokiej jakości i tutaj liczymy, że te 19 kontaktów z piłką w polu karnym przełoży się na naprawdę dużą aktywność w ostatniej kolejce, co może dać naprawdę duże zwroty. Moim typem jest za to Patrick Bamford, takim pierwszym typem, bo mam też drugi, który powtórzę z poprzedniego odcinka. No ale wracając do Anglika, no to on w tym ostatnim spotkaniu z Southampton oddał trzy strzały, wszystkie były celne oraz wykrował jedną okazję. To wszystko przełożyło się na Gola i Asystę. No jednak ta bramka nie była jakichś jakich wysokich lotów, tam błąd popełnił Alex McCarthy, który nie wyszedł do piłki. No i to samo moglibyśmy powiedzieć przy tej trzeciej bramce dla Leeds, a drugiej z udziałem Bamforda, ponieważ wtedy Patrick uderzył, a piłkę obronił McCarthy. No jednak ta trafiła pod, pod nogi Roberta, który wkulał piłkę do siatki. No nie wiem, czemu tam Alex McCarthy się do niej nie rzucił. Jednak moim zdaniem takim głównym argumentem, jeśli chodzi o nie tylko Patryka Bamforda, ale też o cały Leeds, jest to, że oni zagrają po raz pierwszy z kibicami w tym sezonie na Island Road. No i kibice na pewno będą chcieli im odpłacić za, to, za ten wspaniały sezon. I dodatkowo wiemy, że akurat ci fani są mocno zagrożali, dadzą wielkiego kopa, kopa swoje drużynie. A myślę, że na drużynę Bielsy podziała to jak płachta na byka i oni będą starać się jak najlepiej zagrać w tym spotkaniu. Dlatego myślę, że Patrick Bamford jest być może nawet ciekawszym opcją na tą ostatnią kolejkę od Chris'a Uda. Natomiast drugim typem jest Bobby Firmino Musieliśmy zrobić tutaj małe cięcie, ponieważ zapowiedziałem go A ostatecznie zapomniałem o nim wspomnieć Dlatego tutaj jako drugi hot mój wśród napastników jest Roberto Firmino Który w ostatnich 5 meczach oddał 14 strzałów, wykrywał 10 okazji i dał 26 punktów, i naprawdę żałowałem, że go nie mam. Bo próbowałem go zmieścić, ale nie chciałem robić minusów, dlatego, ostatecznie nie znalazł się w mojej drużynie. A jednak zrobiłby kilka fajnych punktów, i na takie też czekamy w tej ostatniej rundzie. Tym bardziej, że Liverpool musi wygrać ten mecz, najlepiej wysoko. Dlatego na pewno polecamy Wam, by nawet potroić Liverpool na tą ostatnią kolejkę. To jest najpewniejsza drużyna, mi się wydaje. Skoro Łukasz polecił kogoś z Licy, i podał tych wiele ważnych argumentów, to jeszcze dorzucę swojego napastnika z Lic, ponieważ do, po kontuzji wrócił niedawno Rodrigo Moreno. W ostatnich pięciu meczach zagrał co prawda tylko 170 minut, ale w te niecałe dwa spotkania na przestrzeni tych pięciu zrobił naprawdę bardzo fajne statystyki, ponieważ to jest 8 strzałów i siedem kluczowych asyst. To się przełożyło na trzy gole, i jedną asystę. Przewaga Rodrigo Moreno nad takim Bamfordem jest taka, że on może grać i na dziesiątce, i na. Na, pasniku, na pozycji napastnika, więc ma mniejszy potencjał na rotację. Zwłaszcza, że w ostatnim meczu do asysta, to tym bardziej powinien, być, powinien dostać ten skład na to ostatnie spotkanie. No i naprawdę może być bardzo ciekawa opcja, jeżeli macie mały budżet, a chcecie szat pożegnać Dominika Calver Calverta-Luina, który w ostatnim meczu zagrał z Manchester'em City, przy okazji mógłby wam uwolnić 2 miliony funtów. Tylko oczywiście jest małe ryzyko rotacji, ponieważ Marcelo Bielsa zapowiedział, że będzie chciał pożegnać cho choćby Pablo Hernandeza, który. No, właśnie też może grać na dziesiątce, więc no jest, może, może być takie ryzyko, że któryś Hiszpan zabierze miejsce drugiemu Hiszpanowi. Ale przy obecnej formie Rodrigo Moreno raczej powinien mieć ten skład na tą ostatnią kolejkę. Generalnie myślę, że w tej ostatniej kolejce powinniśmy mieć dobrze uzbrojoną ławkę rezerwowych. Spora część trenerów i spora część drużyn nie gra już o nic, więc te rotacje będą na początku na porządku dziennym. Część graczy pewnie już zacznie wakacje, a tacy, którzy będą odchodzić, zagrają ostatnie minuty tym wspomnieni przez Emiliana, Hiszpanie z Leeds no dlatego taki Tyrik Mitchell, czy ktokolwiek na pewno nam się przyda na ławce. No ale co, wydaje mi się, że możemy już kończyć ten sezon, jeśli chodzi o hotor Not takie klasyczne, bo na pewno będzie jeszcze jeden odcinek, będzie to wywiad z graczem, który dwa sezony z rzędu robi miejsce w pierwszym tysiącu, a aktualnie jest w pierwszej dwusetce na całym świecie. Dlatego na pewno też ja będę chciał się sporo dowiedzieć, jak rozegrał to, że drugi sezon z rzędu robi taki kosmicz, kosmiczny wynik. Dlatego od razu Was zapraszam. Nie wiem jeszcze, czy jako ekipa Hot or not zrobimy jakieś podsumowanie. No, ale jeśli będzie, to będzie, jeśli nie, to nie. Ale jeśli chodzi o dzisiaj, to dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie. Dziękujemy Wam za cały sezon, za to, że nas słuchaliście. Życzymy Wam zielonych strzałek na tą ostatnią kolejkę. Być może jeszcze walczycie o coś w tych mini ligach, więc te nasze różnice być może się przydadzą. Także do usłyszenia. Widzimy się w następnym sezonie. Cześć.